Brakujące rozrachunki. Zdarzają się sytuacje, że użytkownik z jakiegoś powodu pominie utworzenie nowej transakcji dla konta rozrachunkowego wykazanego z opcją postrzegaj bądź wymagaj rozrachunku, tutaj zaprezentowanym w planie kont. Brakujące rozrachunki powstają dla kont rozrachunkowych z tymi właśnie opcjami w momencie, gdy są kontami bilansowymi z upiętą kartoteką. Jeżeli chcemy zweryfikować, dla jakich pozycji nie mamy utworzonych rozrachunków, wystarczy, że przejdziemy do okna rozrachunki i wyfiltrujemy odpowiednie konta. Ja sobie wybiorę moje analizowane konto 241. Na chwilę obecną nie mam tutaj nic zaprezentowanego. Jeżeli wejdę fizycznie w okno zapisów na koncie, to widzę, że na koncie mam zapisy, a nie mam rozrachunków. Co to znaczy? To znaczy, że pominęłam nadawanie nowej transakcji dla tych rozrachunków. W jaki sposób mogę nadać zbiorczo te rozrachunki, żeby nie wklikiwać się do każdej pozycji oddzielnie? Właśnie z tego okna rozrachunki. Wybierając opcję operacje, mamy tutaj trzy funkcjonalności. Rozrachunki istniejące są wyświetlane takie rzeczywiste rozrachunki, które użytkownik prawidłowo oznaczył, czyli stworzył nową transakcję lub rozliczenie. Brakujące to takie, gdzie brakuje nam rozrachunku, czyli nasz przypadek. Czyli jeżeli ja w tym momencie wybiorę brakujące, to widzę wszystkie moje rozrachunki. Czym one się charakteryzują? Tym, że nie mają wskazanej liczby dni, terminu oraz w kolumnie stan nie ma określenia, czy one są terminowe, przeterminowane, czy też rozliczone. Z tej kafelki mamy również informacje o wszystkich rozrachunkach, czyli tych istniejących i nieistniejących. W jaki sposób zbiorczo nadać transakcję tym rozrachunkom, którym brakuje nowej transakcji? Właśnie z tego miejsca wybieramy operację, nadaj transakcję i w tym miejscu dokonujemy parametryzacji. Wskazuje użytkownik liczbę na nadanych transakcji, czyli czy to będzie dla bieżącego elementu, czy też zaznaczonego. Jeżeli ja jakiś zaznaczę, to tamte opcje będą dostępne, czyli bieżący, zaznaczone bądź wszystkie elementy. Następnie użytkownik wskazuje termin, jaką liczbę dni terminu płatności ma ustawić system. Albo wskazujemy ją ręcznie, albo wybieramy opcję termin płatności dla dokumentu, bądź też jawnie wskazujemy datę. W tym panelu użytkownik również ma do wyboru sposób naliczania odsetek, czy to będą ustawowe, czy o stałej stopie, czy też użytkownik zastrzeże sobie prawo do naliczania odsetek. Jeżeli wszystkie parametry zostały prawidłowo wybrane, wybieramy opcję OK. W tym momencie dla jednej transakcji utworzył mi się rozrachunek. Jest on tutaj prezentowany zgodnie z kolumną dni oraz terminem. Jeżeli wybiorę sobie w tym momencie operacje brakujące, zaznaczę wszystkie transakcje, ponownie operacje nadaj transakcję, to dla tych wszystkich pozycji nadał się rozrachunek. Czyli przechodzę teraz w operacje, wszystkie albo istniejące i widzę, że dla wszystkich tych pozycji mam nadaną transakcję. Czyli teraz jakbym odświeżyła sobie moje zapisy na koncie, wynoszą 9343 i są one tożsame z oknem rozrachunków. Czyli każde raportowanie, które bym teraz wykonała, każdy jeden raport, czy to wiekowania, czy jakichś rozrachunków, będzie on prawidłowy, zgodny z saldem naszego konta. Jeżeli mówimy o nadawaniu transakcji, to mamy możliwość również nadania transakcji z okna zapisów na koncie. Co teraz zaprezentuję? Przechodzimy. Raporty, konta, zapisy na kontach. W tym miejscu wybiorę moje konto i z tego panelu ja przejdę sobie sam koniec, mam kolumnę R, co świadczy o tym, że tu pojawił się tutaj żółty trójkąt z wykrzyknikiem w środku, co znaczy, że ta pozycja nie ma wypełnionego rozrachunku. W jaki sposób z tego panelu nadać transakcję? Za momencik pokażę.
Oczywiście ten panel, który teraz jest prezentowany, mamy możliwość wydrukowania za pomocą kafelki drukuj, zapisy na koncie wykonaj. Wszystkie aktualny stan rozrachunków przeniesie nam się do wydruku. Pokaż brakujące rozrachunki, OK. I w tym momencie, w tym miejscu prezentuje nam się rozrachunek z pytajnikiem. To znaczy, że nie jest on tutaj utworzony. Ale wracając do tematu, w jaki sposób tutaj nadać rozrachunek danej transakcji? Zaznaczamy naszą pozycję i z menu operacje wybieramy nadaj transakcję. Przechodzimy do okna, które jest wywoływane dokładnie z tego samego poziomu z rozrachunku i postępujemy dokładnie krok w krok, tak jak wcześniej było to prezentowane. Wskazujemy liczbę nadanych transakcji, termin oraz odsetki. Po wybraniu opcji OK, w tym momencie rozrachunki mamy wszystkie uzupełnione. Nie będziemy mieli problemu z wykonywaniem raportu. Saldo konta jest zgodne z saldem rozrachunku. Możemy działać sobie dalej. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, jakieś problemy z rozliczaniem rozrachunków, z uzgadnianiem, to zachęcamy do kontaktu. Bardzo dziękuję.